Hej, cześć, siemano, z tej strony Admiroz, witam was w kolejnym odcinku Scrapland. Okej, mamy wypróbować statek burmistrza. Tak więc musimy iść za żółtą strzałką. I zobaczymy, jaką ma moc. Czy jest silny, czy jest szybki, czy jest wolny. Dobra. Gdzie to jest? No, ślepy zaułek. O. Tego się nie spodziewałem. Okej. Tutaj jest. No, wygląda nieźle. Zaraz sobie go przetestujemy. Okej, musimy zabić 20 gliniarzy. Tak z ciekawości. Nie, wszystko jest dobrze. Po prostu na słuchawkach mam za bardzo wyciszone. O, to już jest lepsze, jakieś pociski mamy. Szybkostrzelne. Okej, tu uciekają przede mną gliniarze. Units 2 and 3, destroy the offender. Wow, mocne. Okej, jeden z głowy. W sumie to już dwóch. Myślę, że tutaj łatwo pójdzie z taką bronią. $250. W szmalcu dostałem sporo za rozwalenie dwóch gliniarzy. Tak, tak, na pewno. Spróbujcie szczęścia. O, nie, nie pójdziesz się uleczyć, nie pozwolę. Ojej. Ale oni są słabi. O, pieniążek. Grosz do grosza, a będzie kokosza. Jak to się mówi. Okej. Czekaj, czy ma jakieś lepsze te pociski, czy nie? Takie same. Myślałem, że to jakiś szał będzie, ale jednak nie. No już prawie połowa. No, kurde, nie spojrzałem na moje życie. Wskrzeszony w areszcie, nie no. Nie ma sensu, żeby to od nowa cisnąć. Z aresztu uciekać, tak więc sobie po prostu wczytamy. I spróbujemy jeszcze raz. Po prostu tak wiecie, takie chwilowe zamyślenie mnie złapało. I dlatego. Dobra. No prob. Mijamy kolejne piękne budowle. Aż się świeci tu wszystko. Ładnie, pięknie. Kosmicznie. Wow, wow. Znów parking. I mamy wziąć ten wóz, tak? Czyli znów to samo. Okej. No i gdzie są gliniarze?
destroy 20 of those rotten cops with this gunship. Don't disappoint me. Aha, dobra, on tu gdzieś jest. Unit 2 and 3, destroy the offender. I'll be back, asshole. Okej. Spoko. Muszę teraz uważać na życie trochę. Żeby tutaj nie spalić czasem. Okej, pieniążek dostałem kolejny. Demolka patrolu policji. Ostro. Troszkę pieniążków zarobimy. Spróbujcie szczęścia, haha. Gdzie on jest? A, tu jest to. Oj, pieniądz poleciał z niego. Nice. Uzupełnimy zapasy amunicji. O, czyżby więcej ich przyszło teraz? Jeszcze jeden. Trzech teraz ich tu wyszło. Im więcej, tym lepiej. Szybciej pójdzie. Ale oberwał. No chodźcie, czekam. Gdzie on jest? Tam jest. Dobra. Niech tylko się pojawi, od razu oberwie. Jeszcze? Jeszcze. No! 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 Tak, tak. O to chodzi. Oberwałeś. Zginiesz za to. Dziwnie to zabrzmiało, zginie za to, że oberwałeś. Chyba nie to chciałem powiedzieć. O, o, 14 punktów życia. A został mi tylko jeden gliniarz do zabicia. Ha. Byłoby niefajnie, gdybym teraz umarł. Okej, dobra. Już tutaj widzę, że... O, życie mi się zregenerowało samo. Nawet nie wiedziałem, że tak się da. Tak, oczywiście. Gdzie jesteś? Tu, dobra. Zgubić policję to będzie chyba najprostsza rzecz. A przynajmniej jedna z... O, znowu? Fuck. Szkoda by było taki ładny wóz odstawiać na miejsce. 650 za demolkę patrolu policji. Dobra, trzeba gdzieś trochę wyrolować. Okej. Okay. Koniec. Zgubili mnie. Teraz mogę sobie spokojnie lecieć i odstawić wóz na miejsce. Gdzieś tutaj. Pewnie wyżej, nie. O, tutaj. Ciekawe, kurier przecież nie może być. Natychmiast. O co mu chodzi? The ship itself, and I've beaten 20 cops. Stop bugging me and tell me what you know about the third clue. The clue is hidden aboard an undercover freight ship. The police use these ships for an illegal traffic of mercury, and they're indestructible, so there's no point in attacking them. But I'm going now, I'm very busy. Thanks for the mayor's ship. But you promised that... What a traitor. You can't trust these messengers. He didn't tell you that the transport was indestructible until you had given him the mayor's gunship. He's got some nerve. Now what? Attacking the freight ships is no use. Not so fast. Mercenaries have developed a new weapon. It uses antimatter projectiles that can pierce through anything. I'm sure you can destroy them with this weapon. How can I get the weapon?
Steal the plans and then build the weapon at Rusty's. Go to the gambling joint and get the mercenaries to tell you where they hid the plans. Oh yeah. Okay. Hey, you've got two challenges left to finish the crazy bet. Check the red page in your logbook. O, nie mogę użyć tego wozu. No cóż, w takim razie użyjemy innego. Okej, dużego wyboru to ja tutaj nie mam. Jeden wóz tylko, spoko. I co, teraz musimy zdobyć nową broń. Chyba to nie będzie aż takie trudne. W końcu nowa broń. Nowe możliwości. Czyli co, ten odcinek będzie taki troszkę, powiedzmy, takie wyzwania będą szalonego gracza. Dzielnica przemysłowa. Jej. Trochę daleko do tego szalonego gracza, ale myślę, że warto. Szkoda, że nie mam tutaj tej ulepszonej broni. Ale myślę, że to nie będzie jakiś większy problem. W końcu będą jakieś pewnie wyścigi u szalonego gracza. Okej. A to co to takie zielone, fajne? Aż kusi, żeby wypróbować. Wow. Jak on się nazywał? Coś? Krawa? Nie wiem. Szybki. Przynajmniej na taki wygląda i dość zwrotny. Dobra, weźmiemy jakiś zakład u szalonego gracza i po prostu sobie tam zagramy. Jakiś wyścig. Yeah. I idziemy do domu gry. Od nich muszę wyciągnąć informacje, a gdy pójdę do szalonego gracza? O, trochę lipa, nie mogę tutaj spowalniać prędkości. Znaczy spowalniać prędkości, spowalniać czasu. Hi. Your face rings a bell, kid. Hi. What can I do for you, detritus? Gambler, how am I doing? You've only passed one challenge. You should go over your logbook. How did you recognize me? You told me Sebastian transferred you its program to hack the great database. What are crazy bets? Crazy bets are little challenges I send to your logbook for every certain. Zobaczmy w ogóle, jak to zaparkowany wóz kaput. Aha, czyli to są te zadania. Okej, okay, dobra, wykonamy je. Bo czemu by nie? Zobaczymy, co dostaniemy. Na razie takiej głównej misji nie będę robił. Okej, zaparkowany wóz kaput. Weźmy mój wóz. Mój statek. No dobra, wóz niech będzie. Oh, fuck. No cóż. Jeszcze raz. Przez przypadek wszedłem na parking. Okej. Wow. Co to za eksplozja? No i wybuchło. Zobaczmy teraz. Okej, zabici przez ciebie. Myślnik Detritus. Czyli muszę zmienić się w Detritus. Detritusa, czyli w siebie muszę się zmienić. I po prostu zabić kogoś. Jeszcze jedną osobę, więc myślę, że to można zrobić później. Czy może teraz? Tak myślę, gdzie tu jest jakieś najbliższe miejsce. No dobra, polecimy do komunikacji miejskiej. Jak już bawimy się w te zakłady, no to warto by było je skończyć, prawda? Już nawet wiem, gdzie się udam. W bardzo fajne miejsce. A mianowicie
tym. Miejsce to nazywa się świątynia chyba, bodajże. Nie mam pewności co do tego. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to powinna być jakaś świątynia. Czy to się nazywało świątynia? Nie pamiętam, zaraz się przekonamy. Chyba świątynia. Albo kościół, nie wiem. Ratusz, świątynia, tak. Tu będzie dodatkowe życie, więc zmienimy się w Detritusa, ukradniemy życie i przy okazji załatwimy kogoś. Okej. Okay. Mhm. Otwieramy wielką bazę danych, zmieniamy się w siebie. Ja. Jeszcze nawet wszystkich postaci nie wypróbowałem. Okej, mamy tutaj jedno życie. Jakby to teraz zrobić, żeby ładnie, pięknie było. Okej. Łup. Okej, dobra, wykonałem wszystkie zadania. Teraz muszę zwiać policji. Okej. Łup. Łup. Nice, świetna umiejętność. Jeszcze tego szybko mogę biegać. Okej, chyba jestem bezpieczny i udało się, dobra. O, kolejne życie. Nice. Myślałem, że tylko jedno jest. A co się okazuje, to jednak jest więcej niż jedno. No proszę, taka okazja. I do tego jeszcze szybko możemy biegać. Nice. Oj, wcale nie tak nice. Okej, skrzeszenie z wielkiej bazy danych. Dobra, no w sumie nic nie straciłem. Zyskałem życie. W sumie dwa zyskałem, a jedno straciłem. Ale i tak jestem na plusie, więc nie ma tutaj co dyskutować. Dzielnica przemysłowa, standardowo. I lecimy z głównym wątkiem. Fabularnym. Okej. I do szalonego gracza trzeba się znów udać. Zobaczymy, co tam nam szalony gracz, no w sumie z nim. Chociaż wiecie co? Zrobimy tak, że nie weźmiemy teraz głównej misji, tylko po prostu wyścig. Ukradniemy jakiś fajny wóz. Wyścigi są dość łatwe, przynajmniej na takie się wydają. Więc myślę, że tutaj nie powinno być dużych problemów z wygraniem, a zawsze jakaś kasa się dodatkowa przyda. Okej, parkujemy. No i jestem. Teraz... dobra. Dobra, tutaj mamy główną misję, ale tutaj sobie nie pójdziemy. Pójdziemy sobie... Gdzie on jest? Okej, tam. Wziąć jakieś zadanie specjalne od szalonego gracza. Mam nadzieję, że to nie będzie arena. Hi, Detritus! What is this super crazy bet about? This super crazy bet will take place in the Forbidden Area, an ancient human city. It's a race. To win, collect a number of buoys. Bear in mind that only the one carrying the baton can pick buoys up. The prize is an upgrade for the swarm missiles. Nice. I'm gonna kick ass. Let's see what you're made of. Mam nadzieję, że się uda. Czyli jak widzimy, kiedyś tą planetę zamieszkiwali ludzie. Ha. Ciekawe. Wow, co to jest? A, to jest mój statek. Się podjarałem, a to tylko... ten lot. Nie no, weźmiemy mój, jest w końcu troszkę ulepszony. Okej, nie wiem, o co za bardzo w tym chodzi. Jakąś pałeczkę trzeba trzymać. Gentlemen, this super crazy bet may begin. Jej. Okej, czyli trzeba złapać pałeczkę, tak? Czym prędzej. Okej. A, dobra, to był start. Ja już myślałem. Dobry start. Okej, mamy pałeczkę. Aha, czyli kto ma pałeczkę, ten może tylko zbierać. Tak, bojki.
Dobrze to rozumiem? Chyba dobrze. No tak. Gdzie jest pałeczka? Dobra, ukradł mi ją. Aż 50, wow, to trochę... Trochę to zajmie czasu. I to wcale nie będzie takie łatwe, jakby się wydawało. Mamy pociski super szybkie. Kurde, szybki jest gościu. Szybszy od pocisków. Okej, zanim mnie... mam nadzieję, że mnie teraz nie dorwą, bo byłoby nieciekawie. Ale jak już mam pałeczkę, to już powoli mogę zacząć zbierać, tak? Aż ty, zaczaił się tu na mnie. To cwaniak jeden. Muszę im zwiać gdzieś. Dobra. A, uleczyłem się, ale jestem cwany. I nie wiedzą, co się dzieje. Dobra, mamy 10. Okej, on miał 17 zebrać, aż 50 zebrać. Nie jest źle. Żeby tylko mi jej nie zabrali. I będzie spoko. Nawet się za pierwszym razem uda. Jej. Wow. Oni tutaj na mnie czekają, cwaniaki jedne. Nie ma czekania na mnie. Sio stąd. Już was tu nie ma. Haha, dobra. Pojedziemy trochę naokoło. O nie, jeszcze mnie oślepił. Co to będzie? I w przeciwnym kierunku, haha. No już niedaleko, jeszcze jakieś 22. Dobrze mówię, dobrze. Całkiem fajne są te szalone zakłady u tego gracza. Takie wyścigi trochę połączone z takim strzelaniem. Coś przyjemnego, nie da się tego ukryć. Jest spoko. 39. Jej, 40. Ole, oberwałem. Wow, za połowę życia. Trzeba się odleczyć, nie ma co. Wow, nie chcę teraz zginąć. Przy samym końcu. Hej, oni mają już te lepsze pociski. To jest niesprawiedliwe. Też chcę mieć te lepsze. Dobra, mamy leczenie, to jest wszystko w porządku. No to jeszcze 4, 3, 2, 1. Nawet mogę się zatrzymać, poczekać na nich. No chodźcie, chodźcie. Ha, 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 ha. Dobra. Well done, Detritus. You've beaten them all. Jej, 50. Widać w tabeli, jestem pierwszy. Scrapus, Corruptus, Porkings, Igor, Multipulus. Jakiś tam, nie wiem. Nieważne. I okej, dobra. Masz dane ulepszenia. Ulepszeń do broni Swarm. Swarm to jest chyba ta szybko strzelająca broń. Taki karabin maszynowy jakby. Chyba, nie mam pewności. To się okaże, gdy pójdziemy do Rudego. Zmontować coś. Dobra, no i zostało tych 3 gości, tak? Muszę się od nich dowiedzieć, gdzie są plany. Więc zapiszemy sobie grę. No i cóż, zajmiemy się tym w następnym odcinku. Tak więc, jeżeli wam się podobało, no to komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie i to wszystko z mojej strony. Zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.